Wyobraź sobie, że koło nosa przyszła ci ogromna okazja. Dla przykładu, z historii życia mojej rodziny. Mój dziadek około 40 lat temu miał wysłać zwyczajowo kupon lotto. Jednak tego nie zrobił, zapomniał. I okazało się, że gdyby jednak to wykonał, to moja rodzina byłaby bogatsza o ponad 1 milion złotych. W tamtych czasach ogromna suma i prawdopodobnie sytuacja, kondycja finansowa mojej rodziny by się całkowicie zmieniła. Więc wiele osób się z tego śmiało, wypominało mu to i twierdziło, zobacz, przegapiłeś okazję swojego życia. I wydaje mi się, że identyczna sytuacja ma miejsce, kiedy katolik nie wzbudza intencji podczas mszy świętej, że koło nosa przychodzi mu to, co ważne, że mógł wyprosić od Pana Boga tak wiele łask, uwolnić jakieś dusze z czyśćca, albo prosić o zdrowie, albo podziękować za zdany egzamin. Wyróżniamy dwa typy intencji mszalnych. Pierwszy typ to jest ta intencja wyczytywana na głos, intencja kapłana. Jest ona szczególna, ponieważ ze względu na nią odprawiana jest Eucharystia i przez to przypisane są do niej szczególne owoce. Ale jest również drugi typ, to jest intencja każdego wiernego świeckiego, który uczestniczy w tej Eucharystii. W końcu, jeśli jest włożony trud, poświęcenie, trzeba było wyjść z domu, przyjść, modlić się, poświęcić czas, to również jest nagroda. W trakcie mszy świętej jest specjalna modlitwa, która pozwala zebrać wszystkie intencje osób, które przyszły na Eucharystię. I ma ona bardzo piękną nazwę – kolekta, od łacińskiego słowa zbierać, zbiór. Kapłan wzywa wszystkich do modlitwy poprzez słowa módlmy się i następuje chwila ciszy. Cisza w liturgii nigdy nie jest tylko niemówieniem, ona jest chęcią odpowiedzi na słowo i właśnie w trakcie niej możemy wypowiedzieć naszą intencję, która nie zawsze musi być taka sama jak intencja kapłana. Po wspomnianej ciszy kapłan rozkłada ręce i wypowiada modlitwę, która jest dostosowana do okresu roku liturgicznego albo okoliczności, na przykład pogrzeb albo ślub. I bardzo ciekawy jest przebieg tej modlitwy. Warto się wsłuchać te słowa. I ten gest jest jakże wiele znaczący, bo to jest najstarszy gest modlitewny, gdzie jasno pokazujemy, że adresatem naszej modlitwy jest Bóg, a kapłan jest tutaj symbolem człowieka, który prosi Boga o łaski. Gdy głębiej wczytamy się w treść różnych kolekt, to zobaczymy, że starają się one wziąć Boga na litość. We wszystkich widać stałą metodę. Na początku starają się trochę przymilić Bogu, dlatego rozpoczynają się od pięknych określeń Boga, na przykład Wszechmogący Boże, Wszechmogący, Wieczny Boże, Panie, nasz Boże, Boże Wszechświata, Wszechmogący i Miłosierny Boże i tak dalej. Po tym miłym początku kolekty wspominają różne dokonane przez Boga dzieła, jakby chciały powiedzieć, kiedyś zrobiłeś takie rzeczy, to i dzisiaj mógłbyś spełnić tę małą naszą prośbę, którą Ci przynosimy. Przez taką metodę Kościół pragnie nieustannie łączyć przeszłość z teraźniejszością i pokazywać, że Bóg nadal działa i chce spełniać nasze codzienne prośby. Kolejno, jak już to zostało częściowo pokazane, przychodzi czas na wypowiedzenie prośby, która jest ściśle związana z rozważaną danego dnia tajemnicą. Wszystko jest ukoronowane tak zwaną konkluzją, czyli podsumowaniem podkreślającym prawdę, że Chrystus jest głównym pośrednikiem między Bogiem i człowiekiem. Chwalimy się po prostu znajomością z Jezusem, bo wiemy, że dzięki Niemu wiele naszych projektów może pójść do przodu. Amen. Wiernych na końcu tej modlitwy jest wyrażeniem na nią zgody i powiedzeniem, że również chcemy uczestniczyć w jej owocach. Dosłownie jakbyśmy podpisali umowę o zgodę na przetwarzanie naszych danych osobowych w Bożych planach. Kiedy słyszysz słowa módlmy się, a potem słowa kolekty i widzisz unoszone do góry ręce kapłana, to wzbudź w sercu, w duchu swoją intencję. Powiedz Panu Bogu, na czym teraz Tobie najbardziej zależy.